Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie w Wigilię Walentynek. Myślę, że to jest dobry czas, żeby uciec troszeczkę od tej łatki, która jest przypięta walentynką. To znaczy, że jest to święto do cna komercyjne, a my tutaj się spotykamy i będziemy rozmawiać, czyli troszeczkę przeniesiemy może ten ciężar świętowania z konsumpcji na duchową rozrywkę, intelektualną rozrywkę. Taką mam nadzieję. Ja się nazywam Katarzyna Kalinowska, jestem socjologiem, zajmuję się socjologią, antropologią. Obecnie pracuję jako adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, czyli na co dzień zajmuję się bardziej szkołą, bardziej się zajmuję promocją uczciwej nauki, rzetelnością naukową. Natomiast głównym obszarem mojej akademickiej działalności jest socjologia emocji, socjologia miłości. Badania, o których dzisiaj Państwu opowiem, robiłam w ramach doktoratu, który zrobiłam na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. I ta przygoda badawcza trwała ponad 8 lat, więc troszeczkę czasu z tym tematem spędziłam. Ale zanim przejdę do clou wieczoru, to znaczy flirtów i podrywów, chciałam troszeczkę dwa zdania powiedzieć o tym, jakie jest tło kulturowe, jaki mamy kontekst i w co uwikłane jest w ogóle współcześnie mówienie o emocjach i o miłości. Z jednej strony żyjemy w kulturze afektywnej, to znaczy nasza kultura od jakiegoś czasu coraz bardziej dowartościowuje emocje. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby przeżyć to, doświadczyć, żeby kolekcjonować wrażenia i te emocje gdzieś są wynoszone na piedestał. Spontaniczne doświadczanie, spontaniczna ekspresja emocji, to jest coś, do czego jesteśmy z jednej strony zachęcani. Z drugiej strony mamy zupełnie odwrotny przekaz, to znaczy poznajmy nasze emocje, kontrolujmy emocje, kontrolujmy nasze ciało. Cały ruch kultury terapeutycznej, która mówi nam, że nad emocjami można panować, nad tym, jak je wyrażamy, nad tym, to co czujemy, możemy przepracować, czyli dokonać pewnej refleksyjnej pracy nad tym, co gdzieś tam wychodzi z wnętrza naszego ciała. Czyli mamy tutaj dwa takie trendy kulturowe, w które uwikłany jest, zawsze będzie uwikłana każda opowieść o emocjach i o miłości również. Bo miłość z jednej strony w całej naszej kulturze i w kulturze popularnej, ale też w całej historii kultury, historii literatury, historii sztuki, mamy miłość jako coś, do czego nie dotrzemy umysłem, intelektem nigdy, jako coś niesamowicie unikalnego, właściwie właśnie domena sztuki albo samego życia. Z drugiej strony mamy miłość jako pewien projekt do wykonania i pewną pracę do wykonania, pewne zadanie, można powiedzieć. No i tutaj prym wiedzie oczywiście nauka, ale też kultura popularna, która nam projektuje, jak wygląda romantyczny wieczór, jak wygląda dobra randka, jak wygląda udany związek. Kultura terapeutyczna, kultura coachingowa, która nas ma nauczyć tego, w jaki sposób układać relacje miłosne, relacje romantyczne, relacje erotyczne. Więc to jest ta dychotomia, która się w kulturze naszej współczesnej bardzo wyraźnie odkształca i w którą mówienie o emocjach i o miłości jest uwikłane. I teraz przejdę do badań. Tutaj badania, które
prowadziłam trwały właśnie, tak jak powiedziałam Państwu, 8 lat z kawałkiem i to były badania etnograficzne. To znaczy głównymi działaniami badawczymi były wyjazdy z jednej strony do sanatoriów, bo pierwszą grupą, którą badałam, byli kuracjusze. I tutaj byłam na 7 takich pobytach etnograficznych. Na początku pojechałam sama. Ale okazało się, że sama młoda dziewczyna nie ma wejścia w świat kuracjuszy, więc na następny wyjazd zabrałam męża i już jako młode małżeństwo wówczas bardzo dobrze się odnaleźliśmy w tym świecie i też zostaliśmy wpuszczeni do tego świata. Więc kolejne wyjazdy były wyjazdy w parze. Z reguły najczęściej. A drugi teren badawczy, drugie środowisko, które badałam, to były kluby warszawskie, imprezy klubowe. I tutaj z kolei chodziliśmy w zespołach badawczych razem ze studentami, których wtedy na uniwersytecie uczyłam, którzy założyli koło naukowe, część z nich, i z zespołami chodziliśmy po klubach, po bardzo różnych klubach, po 2, po 3 osoby. Zawsze w takim zespole jedna osoba była takim obserwatorem cieniem, to znaczy nie piła i nie angażowała się w zabawę, żeby w razie czego zaholować kolegów do domu i żeby dbać o bezpieczeństwo. Jak się robi takie badania, no to jest to też ważny aspekt i nie mieliśmy przez to, myślę, żadnych nieprzyjemnych sytuacji. I bardzo to było pouczające, myślę, że dla nas wszystkich doświadczenie. Moje pierwsze doświadczenie tak zaawansowanej, tak bliskiej pracy zespołowej, terenowej, więc też same przygotowania do wyjścia w teren zabrały nam dużo czasu, no i badania, które też były bardzo przyjemne. I w jednym typie terenu i w drugim badania były, to tak jak właśnie tutaj panu powiedziałam na początku, no, chyba najlepsze badania, najprzyjemniejsze, jakie prowadziłam i nie wiem, czy mi się przydarzy jeszcze tak miłe badanie. A oprócz tego robiłam też wywiady, długie wywiady z kuracjuszami, którzy mieli wtedy świeże doświadczenia wyjazdowe, i z imprezowiczami, którzy też intensywnie imprezowali. A jeszcze może powiem, że właśnie dobór uzdrowisk tych, do których wyjeżdżałam, był głównym tutaj moim kryterium, była, ja to tak nazywam, możliwość ubawu. To znaczy jeździłam do tych uzdrowisk, gdzie życie sanatoryjne jest bujne. Dlatego, że w ogóle fenomen uzdrowisk polskich jest niezwykle bogaty i też uzdrowiska mają swoje profile i w niektórych więcej się dzieje, życie towarzyskie jest bardziej intensywne, w innych mniej. Aż oczywiście. Zgadza się. Z lat 90. pamiętam uzdrowiska jako dziecko. Też bywałam często i bardzo być może, że to jest to, co jakoś mnie siedziało we mnie i interesowało mnie od zawsze w takiej kulturze kuracyjnej, kultura kuracyjna, więc tak, to takie ciągoty badacza, to jest niewykluczone, że to jest motywacja. I co było przedmiotem moich badań? Badałam flirty i podrywy, to znaczy badałam takie interakcje między ludźmi, takie spotkania, które są zawiązywane dla nich samych, to znaczy nie mają jakiegoś innego większego celu niż odnalezienie się tu i teraz w tej sytuacji, która pozwala nam się cieszyć emocjami, jakimś napięciem erotycznym, atmosferą romantyczną pomiędzy dwójką ludzi. I czyli było to badanie interakcji, relacji, tego, co się między ludźmi rodzi.
I badanie było dosyć obszerne, ale ja tutaj wybrałam dla Państwa kilka obszarów, o których chciałabym powiedzieć, kilka pytań. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć parę słów o okolicznościach, które sprzyjają flirtowaniu. Czyli w jakich ramach flirtowanie nam wyjdzie i co jest potrzebne właśnie, żeby flirt był udany albo żeby w ogóle do flirtu doszło. Chciałabym powiedzieć parę słów o tym, skąd się biorą emocje miłosne, o tym, jak flirtują młodsze i starsze pokolenia. Tutaj od razu zaznaczę, że jednym z moich takich pierwszych pytań, być może założeń nawet, hipotez było, że będą jakieś różnice pomiędzy pokoleniami. I to się w ogóle nie sprawdziło. Na początku te badania to miały być badania porównawcze, ale okazało się, że kochamy tak samo. To znaczy, że każde zakochanie, każda emocja jest pierwsza, nie ma czegoś, to jest mit i stereotyp, że gwałtowna miłość to jest miłość młodych ludzi i tylko młodzi są do niej zdolni, a miłość seniorów to jest miłość bardziej sentymentalna. Nie ma nic bardziej mylnego, więc tutaj wszystkie te typy flirtowania to można powiedzieć są uniwersalne. Więc o tym też parę słów powiem. No i powiem również o tym, to też jest takie częste pytanie, które się pojawia, o to, czego się można nauczyć. Czy flirtowania można się nauczyć? Pewnych rzeczy można się nauczyć, pewne rzeczy się po prostu przytrafiają. Okej, idziemy dalej i zaczynamy od warunków czy okoliczności, które sprawiają, że mamy największe szanse na flirtowanie. Ja sobie określiłam te ramy flirtu takimi trzema obszarami: emocje, zmysły i pomysły. To znaczy, zaczynamy od emocji. Pierwsze, co jest absolutnie konieczne, to jest nastrój. Ja ten nastrój nazwałam nastrojem przysiadalnym w nawiązaniu do wiersza Marcina Świetlickiego, który pisał o nieprzysiadalności. Ta przysiadalność jest taką bardzo cielesną metaforą, bo można powiedzieć, że potrzebujemy nastroju towarzyskiego, otwartego, ale to słowo towarzyski nie jest, nie mamy przed oczami tego człowieka, a tutaj jak mówimy przysiadalny, to mamy tych ludzi, którzy się do siebie, te ciała, które się do siebie zbliżają. Więc ta metafora tutaj mi dużo bardziej pasowała. I to, co jest absolutnie konieczne, żeby ludzie odnaleźli się w sytuacji flirtu, to jest właśnie nastrój przysiadalny, postawa dospołeczna, chęć poznania kogoś, chęć zbliżenia się. Tutaj w tych kółeczkach te kursywą napisane określenia, to są określenia, które pojawiały się w wywiadach, które same osoby, które ze mną rozmawiały, tak to nazywały. Zabawowy stan ducha, flirtowny nastrój, tak też mówiono, czy takie podskórne dążenie do kontaktu. To jest coś, co człowiek musi mieć w sobie, żeby sobie poflirtować, żeby czerpać przyjemność, żeby to napięcie między ludźmi się pojawiło. Druga rzecz związana bardzo mocno z miejscami, które badałam, to znaczy z jednej strony z klubami, z drugiej z uzdrowiskami, to jest działanie na zmysły. To jest kalibrowanie zmysłów. Ja to tak właśnie nazywam kalibrowanie, to znaczy pewne zmysły nam się wyostrzają
a inne z drugiej strony są stępione. I w klubie stępiony jest na przykład słuch, za to dużo bardziej dowartościowany jest dotyk czy bliskość fizyczna. Dużo ludzi wciśniętych w małą przestrzeń i te ciała siłą rzeczy są bliżej siebie. Mamy ciemność, mamy hałas, czyli słuch i wzrok już tutaj jest mniej wyostrzone. Natomiast właśnie zapach, dotyk, to są te zmysły, które działają bardziej, które tworzą właśnie taką niecodzienną ramę do odczuwania. I w uzdrowisku z kolei tym, co działa, to jest odprężenie i w ogóle właśnie dowartościowanie ciała jako naszego narzędzia odczuwania i narzędzia komunikowania się ze światem. A drugą rzeczą to jest takie zaprojektowanie przestrzeni, żeby wzbudzać sentymenty, żeby wzbudzać wspomnienia. I tutaj zwróćmy też uwagę, że na to, że obydwa te badane obszary i uzdrowiska i imprezy klubowe to są takie czasoprzestrzenie wyjęte z codzienności. To znaczy do klubu idziemy na imprezę, żeby się zresetować po trudnym tygodniu. Do sanatorium wyjeżdżamy po to, żeby gdzieś odciąć się od codzienności, żeby nie mieć wzroku kolegów, koleżanek, rodziny, dzieci, którzy patrzą, oceniają, którzy są jakimś naszym codziennym takim zapleczem społecznym, które czasami hamuje pewne ruchy. Więc te światy, które badałam, są... To jest taka przestrzeń, można powiedzieć, antropologicznie przestrzeń sakrum, to znaczy przestrzeń niecodzienna, niezwykła, która sprawia, jakby daje nam taką legitymizację do zachowywania się inaczej. I to jest związane z tym trzecim kółeczkiem, które z tą trzecią praktyką konieczną, czy z takim warunkiem dla zaistnienia flirtu, ja to nazwałam oczyszczanie faktyczności, to znaczy to, co jest naszym życiem na co dzień, odsuwamy na bok i liczy się tylko tu i teraz. Skupiamy się na teraźniejszości, tak jakby nie było przeszłości, tak jakby nie było przyszłości. Najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. To jest też związane z tym, że tu i teraz możemy być trochę kim innym. Nie mamy tego balastu, że na przykład zwykle jesteśmy odpowiedzialni, poukładani. To gdzieś tam jest zepchnięte na dalszy plan, a my możemy się zbudować, określić na nowo. Możemy zrobić rzeczy, które nie są dla nas właściwe tak na co dzień. Więc tutaj wchodzą w grę takie wszystkie praktyki związane z pracą nad nową mną, nad mną w wydaniu zabawowym. O, w ten sposób powiedzmy. I tutaj jeszcze o tych światach napisałam, to są też takie metafory, które mnie wiodły przez to badanie, to znaczy ten świat klubowy to gorączka sobotniej nocy i tutaj też mamy dużo tekstów kultury, do których możemy się odwołać, filmów, książek, które ten nastrój łapią. I drugi to Ostatnia Niedziela, no piosenka, którą kojarzymy wszyscy i która też nas wprowadza w ten nastrój i też buduje to rozumienie tego świata sanatoryjnego, uzdrowiskowego. I teraz kolejne to pytanie, które sobie postawiłam, z którym tutaj do Państwa przyszłam, to jest skąd się biorą emocje miłosne? Właściwie skąd się biorą emocje w ogóle? Tutaj mamy takie podstawowe rozróżnienie na emocje automatyczne i emocje refleksyjne.
I to są oczywiście określenia bardziej naukowe, psychologowie tak określają te emocje. Natomiast myślę, że możemy sobie tutaj w skrócie powiedzieć, że są emocje z brzucha i emocje z głowy. Emocje z ciała i emocje intelektu. Tak jak w komedii Szekspira Wiele hałasu o nic jest taka fraza, jednego kupit, który sercem włada, zabija strzałą, inny w sidła wpada. Mamy te strzały i mamy te sidła. To znaczy emocje automatyczne są poza kontrolą naszego umysłu, po prostu się przydarzają, po prostu są takimi impulsami, które czasami samych nas zaskakują. Czy tego chcemy, czy nie, one się pojawiają. Pojawiają się na przykład w reakcji na jakiś bodziec, na wizerunek pięknego, atrakcyjnego ciała, w odpowiedzi na zapach, który w jakiś sposób nas pobudza. To są emocje automatyczne. Emocje refleksyjne to są emocje wypracowane czy opracowane kulturowo. Na przykład dobrze wiemy, jakie warunki musimy spełnić, żeby romantyczna kolacja była faktycznie romantyczna i żeby się wszystko udało. To znaczy patrzymy na ten zastawiony stół, no i sobie myślimy, no jeszcze świeczka. Jak będzie świeczka, to będzie lepiej, bo to będzie wszystko tutaj bardziej pasowało, bo powinna być świeczka. I może jeszcze zapach. I tak samo jak pracujemy nad swoim wyglądem, to też tutaj wkładamy pewną pracę nad stworzeniem tych emocji, nad wykreowaniem tych okoliczności i w rezultacie też wykreowaniem emocji w nas samych. O, i to były źródła emocji i te źródła emocji były, proszę Państwa, dla mnie takim impulsem do tego, żeby stworzyć, stypologizować, opisać różne typy flirtów i podrywów. I pierwszym takim typem jest podryw nieoswojony, który jest właśnie zbudowany z zachowań, uczuć instynktownych, niektórzy mówili, że nieucywilizowanych. To jest, jak często jak się pytamy, co sprawiło, że się zakochałaś w tym czy w innym mężczyźnie. No i ktoś odpowiada, no to coś, bo nie można znaleźć innych słów. Tutaj na tym grafie widzicie Państwo te słowa, których używali badani, jak próbowali opisać właśnie to coś. I tutaj dużo mamy takich określeń związanych właśnie jak chemia, magnetyzm ciała. Czyli tu jest, to jest ten typ podrywu bardzo cielesny, najbliżej emocji automatycznych. I bardzo często moi rozmówcy mówili, że towarzyszyło tego typu podrywom wrażenie, po pierwsze, braku sprawczości, to znaczy to jest ta strzała, to znaczy coś mnie trafia i się dzieje. I hormony, szaleństwo, feromony, chemia, dzieje się. A druga rzecz, też bardzo ciekawa, to poczucie często braku własności tych emocji, to znaczy po wydarzeniu namiętnego klubowego wieczoru ludzie opowiadali, ale ja już w ogóle nie pamiętam tej partnerki i w ogóle to nie byłem ja. To w ogóle coś takiego mi się przydarzyło, ale to mi na pewno. I to jest często te opisy tego typu podrywów były takie bardzo mocno zdystansowane. Tutaj nie było, często nie, trudno było wyczuć więź z konkretnym partnerem, ale raczej były one zbudowane, tak, obudowane takimi emocjami niedowierzania, zaskoczenia, czasami strachu przed cielesnością również. I takiego poczucia, że coś nami kierowało, że coś nam się przytrafiło. Więc to jest ten pierwszy typ podrywu, strzała. A teraz sidła. Teraz będą sidła.
Drugi taki typowy, taki najbardziej kolorowy, powiedziałabym, typ, sposób podrywania, ten, którego można się nauczyć, bo jest związany bardzo mocno z savoir vivre miłosnym, z różnymi technikami, z konwencjami, ze scenariuszami, które są opatrzone jakimś też jakąś wiedzą kulturową. Można powiedzieć, że tutaj można być kompetentnym albo niekompetentnym, albo mniej kompetentnym uwodzicielem. I tutaj wśród tych strategii, już w ogóle samo to określenie, strategie, no to są tutaj te emocje refleksyjne, prawda? To znaczy my przepracowujemy, to projektujemy siebie w relacji intymnej. I pierwszy z takich typów to jest podryw na pozę i polega on na, i to nie zawsze jedna osoba musi wybierać tę samą pozę. Jednego wieczoru może mieć ochotę grać kozaka, czyli popisywać się, robić spektakularne akcje, tańczyć na podeście na przykład, a innego razu ma ochotę pójść bardziej w podryw werbalny i zostać erotomanem gawędziarzem. Na przykład, czyli erotoman gawędziarz zawsze ma wokół siebie grono słuchaczek, ale te jego opowieści są takie dosyć bezpieczne, bo wiadomo, że on zawsze z każdą i wszystko, ale to jest właśnie raczej tworzenie takiej aury wokół siebie, właśnie tworzenie tej roli i granie pozą. I tutaj widzicie Państwo typologię różnego rodzaju podrywów. Zawsze jak o tym opowiadam, to zawsze później podczas dyskusji Państwo dopowiadacie inne typy, których ja tutaj nie ujęłam, bo to oczywiście jest typologia otwarta. Myślę, że tutaj dużo można więcej dopisać, tak. Zastanawiam się, czy tutaj będę miała czas, żeby powiedzieć trochę więcej, ale może powiem o tych różnych typach, więc kozak to, tak jak mówiłam, popisuje się, robi spektakularne akcje. To są czasami ci panowie, którzy gubią partnerki na parkiecie, bo po prostu żadna nie nadąża i powiem szczerze, że trzeba mieć kondycję, żeby za takim panem nadążyć, naprawdę. Casanova gra tutaj i tworzy tą swoją pozę wokół komplementów, wokół adorowania na bogacza. Bogacz z kolei stawia drinki, obiecuje prezenty albo kupuje prezenty i to jest to, co przyciąga w tej roli. Podryw na luzera. Podryw na luzera to jest podryw na takiego biednego, zagubionego, trochę mężczyznę, który potrzebuje. To nie ma się co śmiać, proszę Państwa, to naprawdę ci panowie mają bardzo duże branie, bo pani bardzo z kolei mają ochotę. Tak jest. Każdy, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj widzicie Państwo, że każdy może gdzieś się odnaleźć i każdy może znaleźć partnera, który zaspokoi jego potrzeby emocjonalne, takie albo inne, bo one są bardzo różne. Prawda? Więc to jest podryw na luzera. Z kolei w żeńskiej wersji to będzie podryw na włudzaczkę komplementów, która jest taka zawsze biedna, niedowartościowana i zawsze znajdzie się taki pan, który chciałby na nowo stworzyć kobiecość tej dziewczyny czy tej pani, prawda? Więc tutaj mamy pełną ferię ról, które możemy przybrać i tak jak w poprzednim typie podrywu definiowany on był przez ten zwrot to coś, to tutaj możemy powiedzieć, że to jest ten typ.
To jest ten typ, który, to jest, o, ten pan jest w moim typie, ta pani jest w moim typie, mam swój typ. Więc o ile to coś jest strzałą, to mój typ jest bardziej tymi sidłami. To znaczy ja się wtedy zachowam tak, żeby przyciągnąć tego, a nie innego pana. Na przykład podryw na Królową Śniegu. Niedostępną, absolutnie stawiającą barierę. I Królowa Śniegu przyciągnie chłopaka, który chce być troszeczkę tam zszargany, poniżony, odrzucony, ale jak już się uda jakoś do Królowej Śniegu dotrzeć, no to jaki to, jaka to jest satysfakcja, że przebił ten lodowy mur, prawda? Więc tak jest. Tak. Myślę, że każdy z tych typów może być dla kogoś atrakcyjny, a dla kogoś nieatrakcyjny. Pisałam też trochę o emocjach komplementarnych, to znaczy o takich typach, które bardziej się przyciągają, czy bardziej ze sobą grają, bo jedna na przykład bogacz oferuje to, czego na przykład potrzebuje głupia blondynka, która chce być prowadzona, to nie ma w ogóle z kolorem włosów nic wspólnego, ale to jest taki typ podrywu, że ja potrzebuję mieć mężczyznę, który będzie nade mną dominował, który mnie poprowadzi, podejmie decyzję, a ja nic sama nie wiem i jestem taką trochę sierotką. I tutaj dobrze się sprawia bogacz, ale dobrze się też na przykład sprawia kozak, który też ma tutaj wpatrzoną w wybrankę. Natomiast myślę, że tutaj zdecydowanie są też takie typy, które ze sobą nie zagrają. I no, słuchajcie, gdyby kobieta się chciała na przykład chcielić takiego kozaka, albo bogacza, albo indywidualistę, czy miałaby pani wówczas? Myślę, no na przykład otwarta kumpela to jest podryw na taką przyjacielską postawę nastawioną na rozmowę ze mną, możesz porozmawiać, ze mną możesz złapać jakąś nić porozumienia, bardzo się często właśnie z intelektualistami dogadują, tylko kobiety nie wiem, ja nie zaobserwowałam, żeby szpanowały wiedzą, a intelektualiści bardziej szpanują wiedzą, tak? A kobiety raczej tak. Natomiast ten typ podrywu jest bardzo uwarunkowany kulturowo. W związku z tym te stereotypy i podziały genderowe kobiety, mężczyźni mają tutaj odzwierciedlenie. Natomiast w innych typach podrywu, które bardziej właśnie wychodzą z ciała i z przeżyć, z tych emocji automatycznych, już bym takich rozróżnień nie robiła. Dlatego właśnie tutaj te pozy są męskie i żeńskie. Właśnie, ale odpowiadają sobie na przykład na chłopaka o uczciwych zamiarach i na porządną dziewczynę. To są tacy ludzie, którzy jakby grają tą kartą, że ja się nadaję na dłuższą znajomość. Ja nie jestem taka, ja nie jestem taki, to znaczy nie jestem taki. Nie jestem takim, że wykorzystam i porzucę, a ja nie jestem taka, to znaczy nie jestem taka, że skaczę z kwiatka na kwiatek, jednego wieczoru ten pan, innego ten pan. Więc to są takie pozy, takie role, które się gdzieś tam odpowiadają, znajdują swój odpowiednik w jednym świecie męskim i w świecie żeńskim, tak bym powiedziała. Albo jeden wieczór, bo to również dotyczy podrywów klubowych, tak. To jest najważniejszy, ten wieczorek zapoznawczy. O tak. To wszystko się wyjaśni. Tak, chociaż są również transfery w trakcie. Tak. To o tym to też jest. Podryw na wampa, no to tutaj jest seks appeal i wygląd głównie. Tak. I taka bardzo odważne i otwarte manifestowanie seksualności. Tak.
A klasyczna uwodzicielka to gra, nie, to klasyczna uwodzicielka gra zbliżaniem się i oddalaniem. To znaczy przyciąga i mówi stop, dwa kroki do tyłu, a potem znowu zbliż się i dwa kroki do tyłu. Czyli ten mechanizm gonienia króliczka i niełapania go. To będzie ten podryw taki właśnie związany z definicją uwodzenia, czyli prowadzenie tej gry do przodu, do tyłu i w ten sposób. Ja też dużo, jakby każdy z tych typów w książce, która jest efektem tych badań i została wydana w serii monografii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, każdy z tych typów jest opisany i tam też zamieściłam dużo cytatów z rozmów i z notatek z dziennika badaczy. Więc o każdym z nich tak naprawdę można by opowiadać bardzo długo. Sprawdzam, ile mamy czasu. To może porozmawiamy jeszcze o tych strategiach podrywania i o różnych typach. Możemy do tego wrócić na końcu, dobrze? Potem podczas rozmów i podczas pytań, żeby się jakoś w czasie zmieścić i żeby jeszcze... Oczywiście, będziemy siedzieć, dopóki się nam temat nie wyczerpie, ale z taką, ale mając w pamięci to, że nie tylko rozmowa i refleksyjne podejście do emocji jest ważne, ale też doświadczanie, więc spróbujmy podzielić wieczór na rozmowę i żeby wyjść o godziwej porze jeszcze. Tak. I to był podryw na pozę, ale jeszcze tutaj mamy w tym podrywie strategicznym, czyli opartym na grach interakcyjnych, na wchodzeniu w konwencję, jeszcze mamy podrywy przez działanie. I tutaj też mamy podryw werbalny, w którym są komplementy, ale też antykomplementy, które bardzo dobrze działają. To znaczy na przykład pozwalają sprawdzić, czy poczucie humoru mamy podobne. I najbardziej mi rozbroił chłopak, który powiedział, że... najlepszy jego podryw był taki, najfajniejszą dziewczynę poznał w klubie, jak do niej zagadał: o, ładną masz sukienkę, już trzecią dziewczynę w takiej widzę dzisiaj. I wiadomo, to pojechać kobiecie, że ma taką samą kreację jak inna na imprezie, to jest antykomplement. Ale to zadziałało i to ona mu też jakąś, tak jest, ona mu jakąś też taką ciętą ripost rzuciła. No i okazało się, że jedno brzytwa, drugie brzytwa i coś z tego wyszło. Więc podryw werbalny to nie są tylko miłe słówka, ale to jest takie testowanie też właśnie, które ja nazywam antykomplementami, które też się sprawdza. Ale to może być też zwierzanie się, to znaczy przejście na taki poziom intymnej, głębszej rozmowy, która buduje więź, bliskość między ludźmi. Podryw niewerbalny, no to tutaj będzie dirty dancing, to tutaj będą właśnie te wszystkie, ja na to mówię, rozmowy bez słowa, to znaczy gesty, rzucane spojrzenia, dotyk, taniec i to są te działania, które też są, mają całe swoje kody i strategie właśnie zapoznawania się i wchodzenia w interakcję, układania tej interakcji. I podryw performance jeszcze mamy. To jest takie demonstrowanie uczuć typu kwiaty, prezenty, serenady pod oknem. To raz tylko jeden mi się udało zaobserwować, ale również, więc to są takie duże akcje, które mają na celu zaimponować i właśnie też zburzyć tę codzienność i to są takie działania właśnie też, które działają albo nie działają, tak, ale są również tego typu podrywy. I kolejny typ podrywania,
który jest związany z grupą. O ile tam mieliśmy bardziej emocje związane z ciałem, albo mieliśmy w podrywach strategicznych emocje aktora występującego na scenie, to tutaj mamy emocje, które dzielimy z innymi. Przenoszenie afektu, które czasami nazywane jest zarażaniem afektywnym, to jest taki mechanizm, który przebiega w dwóch trybach. Po pierwsze, afekt przenosi się przez grupę ludzi, przez energię grupową, bo chcemy podzielać uczucia z kimś innym. To znaczy, na przykład to są wszelkie formy miłości grupowych, miłości zespołowych. Jest królowa parkietu, dziewczyna, która podoba się absolutnie wszystkim. Jak zacznie się podobać jednemu panu, to zacznie się podobać wszystkim. To jest cały fenomen, na przykład już odchodząc od sanatoriów i imprez, to jest fenomen najbardziej popularnych dziewczyn w klasie albo najbardziej popularnych chłopaków w szkole. Jak ktoś jeden zwróci na kogoś uwagę, to później cała reszta zaraża się tym afektem. No to jest też fenomen idoli, prawda, i wszystkich idoli, czy żeńskich, czy męskich. I tutaj te emocje przenoszą się z człowieka na człowieka. Ja to właśnie nazwałam miłości kolektywne, ale emocje przenoszą się też przez bliskość, czysto fizyczną bliskość w tańcu. Jak jesteśmy w grupie na roztańczonym parkiecie, to nagle wszyscy zaczynamy czuć właśnie to. I jesteśmy gdzieś tam, to ta radość z tego, że ciała współgrają, że się dogrywamy, dogadujemy bez rozmawiania. Tak? To jest to, co te emocje tworzy, co te emocje wzbudza. Przenoszenie afektu to może być też nabranie chęci, czy właśnie takiej otwartości, takiej dyspozycji na przeżycia intymne, romantyczne, erotyczne poprzez przebywanie w grupie ludzi, którzy właśnie to przeżywają. To znaczy obserwujemy kogoś, kto bardzo się tam namiętnie porusza po parkiecie i sami czujemy, że już my też jesteśmy gotowi, żeby się zaraz skleić z kimś. Więc to są też te kolektywne formy odczuwania emocji. I tutaj działa też zwykły mechanizm naśladownictwa, to znaczy widzimy tą miłość w powietrzu i sami zaczynamy w ten sposób się zachowywać, w ten sposób przyciągać inne osoby. Tak to działa. I jeszcze jedna rzecz tutaj w tych kolektywnych formach życia uczuciowego, to są skrzydłowi i skrzydłowe. To znaczy często chodzimy na imprezy, czy później chodzimy na dancingi z grupą znajomych. No i mamy tych kolegów i te koleżanki, które mówią pierwszy raz, drugi raz, dziesiąty raz, że a ten na ciebie patrzy. I on coś tam od ciebie chce. I gdzieś zaczyna się to ziszczać. To znaczy, to jest takie tworzenie, ja bym właśnie w pewnym sensie presji społecznej, ale to jest tworzenie takiej atmosfery i takiego klimatu, projektowanie czegoś, jakiejś emocji, która właśnie przez to bardzo silne potwierdzenie w grupie ludzi, z którymi się imprezuje, z którymi się bawi, z którymi się wypoczywa, w tym swoim towarzystwie, zaczyna być samospełniającym się proroctwem. Jest taki mechanizm. To znaczy, że wiemy, że wszyscy to widzą, my tego nie widzimy, my tego nie czujemy, ale może jednak i zaczynamy to czuć, dlatego że wszyscy inni gdzieś tam to dostrzegają, tą emocję. To są takie pary wtedy skomponowane przez kolegów. Często też takie sytuacje się zdarzają.
I to jest przenoszenie afektu z człowieka na człowieka, czy z grupy na jednostkę, która jest w tej grupie, ale mamy też taki typ przenoszenia afektu, czy zarażania afektywnego pomiędzy obszarami pobudzenia. To znaczy, jeżeli bardzo intensywne emocje odczuwamy w obszarze zabawy, to się może przenieść na obszar miłości i na obszar uczuć. Jest taki eksperyment Datona i Arona, psychologów, którzy zrobili taki eksperyment, że grupę mężczyzn wpuścili na most wiszący. Taki przejście po tym moście naprawdę powodowało bardzo wiele trudnych emocji. I na tym moście była ankieterka, która robiła jakieś tam badania, nieważne, w ogóle nie związane z niczym. I po tym badaniu ona zostawiała tym panom swój numer, gdyby tam w razie się chcieli dowiedzieć o wyniki czy o coś tam. I była druga grupa mężczyzn, która przychodziła po bezpiecznym moście, takim betonowym, zwykłym moście. Żadnych emocji nie mieli intensywnych związanych z tym przejściem, bo to zwykły most był prosta sprawa. I tam też była ta pani. I co się okazało, że ci mężczyźni, którzy poznali kobietę w warunkach silnego pobudzenia emocjonalnego, dużo częściej do niej dzwonili. To znaczy te emocje, które były związane z zupełnie niemiłosną sferą, z przejściem po moście, po prostu adrenalina, wiadomo, trzeba wykonać jakieś zadanie trudne. Te emocje przenosiły się na relację damsko-męską, to znaczy na sytuację, w której ci panowie poznawali tą kobietę. I tutaj też mamy takie mechanizmy. To znaczy bawimy się świetnie, zabawa jest intensywna, towarzystwo się też nakręcamy, te emocje, i to się przenosi czasami właśnie też na sferę uczuć. Więc to przenoszenie afektu to jest i pomiędzy ludźmi, i pomiędzy sferami, obszarami odczuwania emocji. Okej. I tu mamy przenoszenie afektu. I teraz mamy ostatni typ, który wyróżniłam, prawdziwych relacji. Prawdziwe relacje czy prawdziwe uczucia to również było określenie, które stosowali rozmówcy, podkreślając, że zdarzają się podczas takiego flirtu zaczątki dłuższych relacji, które mają perspektywy. I ten typ flirtowania wymaga złamania tych ram, które zostały na początku ustalone. To znaczy wymaga porzucenia tu i teraz i odgrzebania przeszłości i wymyślenia przyszłości. I tutaj widzicie Państwo takie fazy tej prawdziwej relacji, budowania tej prawdziwej relacji, na którą rzeczywiście są albo 3 tygodnie, albo 1 wieczór, tak jak tutaj Pan powiedział, bo czasami to się wszystko wydarza w przeciągu 2 godzin. Pierwsza rzecz to jest ta strzała, czyli emocje aż tak silne, że sprawiają, że człowiek zaczyna czuć, że to jest coś niezwykłego, wyjątkowego. To, co mi się przydarza, to jest coś na tle innych flirtów, innych historii miłosnych, innych znajomości, innych relacji. To jest coś absolutnie wyjątkowego i coś, co daje szansę na coś więcej. Później jest faza, którą nazwałam urealnianiem uczucia, to znaczy właśnie robimy krok i wychodzimy z tej ramy, z tego tu i teraz klubowego albo tu i teraz sanatoryjnego i zaczynamy zrzucać maskę, zaczynamy sprawdzać, czy ta znajomość ma szansę, żeby przejść w fazę jakiegoś związku, który będzie trwał dłużej, żeby jakoś tą relację nowo nawiązaną umiejscowić w swojej historii życia. Czy to się uda, czy to się nie uda.
No i później ostatnim etapem jest takie rozedrganie właśnie pomiędzy tymi emocjami pozytywnymi, które nas napędzają i które są, dają poczucie takie jak na etapie zakochania, niewyczerpanej mocy w ogóle, tego, co dodaje nam skrzydeł, nigdy się nie kończy i właśnie jest wystarczającym spoiwem dla dwójki ludzi. A drugą odnogą są emocje trudne, emocje, które są związane ze strachem o to, czy to się uda, czy przetrwamy. Czyli to wszystko, co pojawia się właśnie w fazie zakochania i co jest taką łyżką dziegciu w tym pięknym czasie. Czasami tutaj pojawiają się też dylematy moralne, jeżeli mamy do czynienia ze zdradą, to znaczy jeżeli ktoś jest jednocześnie w innym związku. Więc to tutaj w tym przypadku też jest silnie, rozmówcy mówili, że to silnie przepracowywany był temat i to był taki typ flirtu, który oprócz tej przyjemności i tego niezwykłego flow, który niesie, miał taką swoją ciemną stronę. Natomiast były też takie historie, kiedy faktycznie te związki później się przeradzały w dłuższe związki, w małżeństwa albo w dłuższe bycie ze sobą. I to zarówno w przypadku sanatoryjnych, jak i klubowych znajomości. Okej, i tutaj ten typ flirtowania bardzo mocno był związany z poczuciem właśnie własności emocji. Te moje emocje są, nikt tego nie przeżywa, one są tak wyjątkowe i są jedyne na całym świecie. A z drugiej strony, na początku przynajmniej tego typu flirtowania też rozmówcy mówili, że odczuwali nikłe sprawstwo, to znaczy, że te emocje też się przydarzały, że takie historie tego typu relacji to było też coś nieplanowanego, dlatego że w planach był flirt i miłe spędzenie wieczoru, czy miłe spędzenie wyjazdu. I często również ten element zaskoczenia towarzyszył tym emocjom miłosnym. Więc tak, no to były te cztery typy, w których można było właśnie wyróżnić te emocje z brzucha i emocje z głowy, te strzały i sidła. I różne źródła przyjemności związane z flirtowaniem, bo to były te zaskakujące cielesne intencje, pobudzenia, pożądanie. To była satysfakcja z odgrywania ról i stworzenia, kreowania pewnej romantycznej rzeczywistości. Takim źródłem była też wspólnotowość i podzielanie emocji. A tutaj właśnie wyjątkowość i prawdziwość tego, co się między ludźmi dzieje. I ostatnią rzecz, którą chciałam tutaj też Państwu powiedzieć, to są typy więzi, które się właśnie nawiązują, czy które się tworzą podczas flirtu. I wyróżniłam sobie tutaj trzy takie typy więzi, które mogą odpowiedzieć nam na pytanie, co nas łączy we flircie, albo bardziej potocznie, co skleja ludzi podczas podrywania. I pierwszy typ więzi to jest więź osobowa, kiedy fascynujemy się konkretną osobą. To znaczy, to jest typ relacji dla tej konkretnej relacji. To znaczy, tutaj ta więź opiera się na spotkaniu
Kasi i Marka, Basi i Bogdana, tak? To są konkretne osoby, które się spotykają i które się sobą, po prostu sobą się zafascynowały. Więź roli polega na czymś innym i to jest, ona jest bardziej zadaniowa, to znaczy świetnie się odnajdujemy w tej relacji, dlatego że znaleźliśmy partnera, który bardzo dobrze pasuje do tego, jaką my rolę przyjmujemy. Więc tutaj ludzie się, jakby ten fan jest umiejscowiony tam, gdzie dwie osoby są w stanie, dobrze władają sztuką uwodzenia i są w stanie się dogadać na poziomie odgrywania ról. No i więź parkietu to jest więź, która zbudowana jest właśnie na wspólnocie rytmu uzupełniania się ruchów ciał. Bardzo często w tańcu wytwarza się taka więź parkietu. I to, co jest tutaj największym spoiwem, to jest właśnie współdziałanie, wymiana ruchów i odnajdywanie się właśnie we wspólnej przestrzeni. To jest właśnie doświadczanie tych samych fizycznych wrażeń w tej samej czasoprzestrzeni. To jest więź parkietu. I chyba ja bym na tym skończyła, bo myślę, że pojawi się też dużo wątków i dużo pytań. Thank you.